Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest kolejny film na moim kanale i w tym filmie pokażę wam coś, co według mnie jest spełnieniem marzeń każdego gracza Farming Simulator, ale nie tylko. Mianowicie chciałbym wam zaprezentować zawartość paczki, jaką dostałem od firmy Trustmaster, a jest to dokładniej zestaw SteamTask. W skład wchodzi kierownica T248 z trzema rodzajami siłowego sprężenia zwrotnego. Uchwyt do biurka na kierownicę, który możemy regulować w zależności od tego, w jaką grę aktualnie gramy. Nie zapomnijmy również o gałce na kierownicę, która jest w tym zestawie. Oraz coś, co w momencie nagrywania tego filmu jest jeszcze niedostępne, więc jest mi niezmiernie miło zaprezentować i sprawdzić dla was joystick Farmstick. No ale dobra, nie przedłużając, czas rozpakować tę paczkę. Okej, wszystko rozpakowane i złożone, teraz tylko trzeba zamontować, zobaczymy jak sobie to będzie śmigać. Tak tylko jeszcze chciałem nadmienić, wiecie co, że jest jedna fajna sprawa właśnie z tym, że to jest, wydaje się, strasznie prosta konstrukcja, bo to właściwie są tylko cztery elementy skręcone sobą śrubkami albo jakimiś innymi rzeczami, a naprawdę wygląda dosyć solidnie i nie jest to jakiś taki tani metal czy jakaś taka tania blaszka, tylko to jest solidny, fajny kawałek żelastwa, że mimo że wygląda na cienki, to naprawdę wydaje się solidny. Zobaczymy, jak będzie sobie radził oczywiście przy kierownicy, czasami tylko czekać. W ogóle bardzo ciekawa też regulacja to jest, co nie? Wszystko się elegancko rusza. Zaimponowało mi to wszystkim dlatego, że wygląda na słaby sprzęt, a naprawdę jest taki sztywny, mocny, nie? Więc zobaczymy jeszcze, jak mówisz, z kierownicą, jak to sobie będzie działać. Sorki się wtrącę, ale jeszcze jedna bardzo ważna uwaga odnośnie samego uchwytu na kierownicę. Jest on niestety kompatybilny tylko z dwiema wersjami kierownic. Jest to T128 oraz T248. W zestawie też mieliśmy dlatego gałkę do kierownicy, więc myślę, że to będzie sobie fajnie działać, jeżeli sobie już to zamontujemy. Ale najpierw trzeba zamontować kierownicę na statyw i dopiero potem zamontuję gałkę. No i myślę, że najważniejszy chyba dla was jest joystick, tak? Ostatnio na rynku bardzo spory szum się zrobił, jaki joystick wybrać, co będzie według was najlepsze, co nie stanie plastikiem, a dobrym sprzętem za fajne pieniądze. No i wam powiem, że na pierwszy rzut oka jestem zaskoczony. Obawiałem się, że będzie coś słabego. Coś, co ostatnio tam prezentowano. Jakieś inne zamienniki do farminga. No i ponoć bardzo słaba jakość wykonania. Tutaj, no to jest, kurczę, to jest plastik. Nie ma co mówić, jest plastik. Ale jest to sztywny plastik, co nie? Naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Ogrom przycisków programowalnych, przede wszystkim żadnego uchwytu to nie ma. I byłem troszkę zasmucony z tego powodu, że nie możemy sobie tego przykręcić do biurka, co nie? Ale to jest o tyle dziwne, że mamy tutaj bardzo dużo takich gumeczek, które po postawieniu na blat, jak widzicie, to w ogóle nie chodzi. Ja to naprawdę muszę połączyć siłę, żeby tym ruszyć, prawda? Dlatego tym bardziej jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No i mega szacun za tak dużą ilość przycisków. Wiesz, ta malutka gumeczka tu się znalazła na tym, więc bardzo fajny patentik tu jest. No i przede wszystkim stopień wychylenia całego joysticka jest, no dla mnie po prostu, no niewiarygodny. Sami zobaczcie, jak daleko mogę z tym pojechać sobie w bok, zobaczcie to, prawda? Dosłownie mogę tym sobie latać w ten sposób, nie? Więc nieźle. Minus na pewno, jaki zauważyłem, to odkryta część tutaj, tej całej gałki, jak widzicie. O, teraz dobrze to widać. Tam jest taka gałeczka i ona jest tutaj w środku cała w oleju. Jeżeli ktoś tu wepnie faluchy, no to niestety, ale ma na sobie ten smar.
I jest to plus i minus, uważam, bo w sumie jeżeli nam coś tam zacznie skrzypić, to sobie szybko przesmarujemy i to dalej działa. No ale z drugiej strony mamy tutaj zabezpieczenie w postaci plastikowego elementu, który troszkę uniemożliwi tam pchanie paluchów. Na siłę jak ktoś chce, jak najbardziej można się powrócić. Ale wydaje mi się, że no tylko głupi by tam pchał palce, prawda? Jeżeli ktoś tu wepchnie paluchy... Tak więc oficjalnie montaż i rozpoczynamy testy. Zapraszam was na kilka przebitek z prezentacji całego zestawu w akcji w różnych grach.
4, 3, 2, 1, start. Prawy otwiera, długi przez szczyt, to zwolnij, asfalt 50, zakręt 1, lewy otwiera, nie tnij długi. 160, nie tnij, dwa prawy wokół beli 50. Nie tnij, jeden prawy wokół beli do skręt, nie tnij, jeden lewy, śliski bruk i nawrót lewy, nie tnij. Trzy prawy i trzy lewy, ślisko. Do skręt, nie tnij, trzy prawy otwiera długi 100. Skręt ukryty, cztery prawy, bardzo, bardzo przez szczyt, sześć lewy, długi, sześć prawy, bardzo długi, otwiera przez szczyt, 50. Pięć prawy przez hopę do sześć lewy. 30, sześć prawy, długi przez szczyt, do sześć lewy, długi zacisk przez skrzyżowanie. Otwiera długi do pięć lewy, do cztery prawy, przez szczyt, długi. Do 6 lewy przez szczyt, otwiera przez hopę. Do 4 prawy. 50, powoli, szczyt, do skręt, 1 lewy, asfalt, 80. 6 lewy przez szczyt, długi zacisk, skręt. Dobra, czas na recenzję, a troszkę się naprzyciągnęła, bo zeszłem się z tymi testami, żeby wszystko to dla was fajnie sprawdzić, ale udało się wszystko zrobić. Także słuchajcie, ja mam tutaj taki przygotowany trochę tekścik przede mną z plusami, minusami całego zestawu, więc pozwolicie, że sobie będę sami zerkał, żeby po prostu niczego nie pominąć, bo nie chcę stawić czegoś potem bez dopowiedzenia, ok? Zacznijmy od kierownicy i jednocześnie od plusów całości. Także przede wszystkim jakość wykonania, wybaczcie, teraz jej tu nie ma, ale ona jest tutaj obok mnie, po prostu sobie czeka na kolejne rozgrywki. Ciekawe jest również wyświetlacz, który jest na kierownicy, bo możemy sobie tam ustawić prędkość, obroty, czy nawet proste programowanie jak force feedback kierownicy już typowo. Mamy tam akurat trzy tryby, 1, 2 i 3. Fajnie, że już lekkie programowanie możemy zrobić sobie w samej kierownicy bez konieczności odpalania oprogramowania, które swoją drogą też jest bardzo proste. Nie jest tam nic skomplikowanego, nie ma wielkich jakichś tam rzeczy i dużych grafik. Prosty program, który wam namówi, co trzeba zrobić i tyle, bez zbędnych rzeczy. Na pewno też dla mnie osobiście na plus jest to, że jest na tej kierownicy niewiele przycisków, w sensie jest ich dosyć dużo jak na kierownicę, ale mało względem tego, co oferuje też rynek. Ja nie lubię drugiej klawiatury mieć na kierownicy, kierownica jest tylko coś do kręcenia, tylko i wyłącznie w grach. Przyciski mogą być jakieś tam proste, nie mam od kierunku wskazów, siadło jakieś i tak dalej, a całe reszta tak najbardziej nie trzeba. Przypomnę również, że mówię tu oczywiście o zestawie do farminga głównie. Kierownica tak najbardziej, myślę, spełnia swoje wymagania i nie potrzeba więcej przycisków. O force feedback już mówiłem wcześniej, ale jeszcze mogę tylko powiedzieć tak, że naprawdę jest w porządku, nie zrywa nam jakoś specjalnie łapi, jest dosyć delikatnie zrobione, że nie słychać tego charakterystycznego gdzieś tam dla innych modeli trzaskania. I jest to na pewno plus, bo force feedback po prostu ciągnie nam ręce, a nie jakby szarpie i wyrywa, jakby nam coś tam z tryby strzelały, więc naprawdę jest force feedback w T207 jest naprawdę w porządku. Na pokładzie również znajdziemy trzy pedały, czyli gaz, hamulec i sprzęgło, które są solidnej również jakości. Założyłem, że podczas grania w dirta, jeżeli mocno trzeba było zahamować i uderzyć ten pedał hamulca, nic się nie działo. Nie było żadnego uderzenia ani nic. Tym bardziej też, że właśnie na nim jest pewna sprężyna, którą możemy sobie wymienić na drugą o innych parametrach, czyli możemy mieć troszkę, tak powiem, bardziej gładko albo i ciężej ten właśnie hamulec docisnąć. Więc to jest naprawdę ciekawa rzecz i fajnie, że w zestawie również coś takiego się znalazło, bo myślę, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie ma pary w nodze, to może sobie ją po prostu wymienić na słabszą i też to nie ma problemu. No i przechodzimy do minusów, a jest to przede wszystkim kultura pracy, która troszeczkę kierownica, nie ma co ukrywać, jest troszeczkę głośna. Na pewno na minus są te łopatki, które słyszycie. Ja naprawdę mocno nie klikam, a one są wyraźnie słyszalne, te łopatki. To za sprawą oczywiście tego, że są w nich specjalne magnesy, które mają za zadanie przyspieszyć czas reakcji aż do 30 milisekund, jak podaje producent. I przy okazji wydłużyć żywotność całych łopatek. Jak chodzi o same koło, również jest głośne. To oczywiście sprawą tego, że jest tam przekładnia na zębatkach, a nie na paskach. No ale to też ma swoje plusy, ponieważ przy zestawach na paskach ona jest bardzo rozbudowana. Ten mechanizm jest po prostu tak duży, żeby się
to się nie zmieściło. A tutaj idealnie sobie wchodzi właśnie w ten uchwyt, do którego właśnie możemy sobie przejść. Uchwyt, jak już wcześniej mówiłem, jest kompatybilny tylko z kierownicami T128 oraz T248, czyli właśnie tymi z przegonią na zębatkach. Dzięki czemu jest on bardzo mały i może sobie spokojnie wejść do środka. Montaż jest niesamowicie prosty. Jeśli nie macie T128, to po prostu montujemy tym samym uchwytem, który mamy do blatu, a jeśli mamy T248, no to po prostu dwie śrubki. Tutaj zacznę akurat od minusów, bo jest jeden malutki minusik, mianowicie trzeba bardzo mocno uważać na zaciski, które są od regulowania całym uchwytem, ponieważ lubią się one wypiąć podczas grania, więc trzeba je po prostu mocniej docisnąć, przez co jest mniejsza jakby taka swoboda podczas grania, tylko trzeba sobie ustawić przed grą i potem już tak grać cały czas, a też nie wiem właśnie jak byłoby na dłuższą metę, gdybyśmy korzystali z tego uchwytu i powiedzmy byśmy byli fanami farminga oraz dirta, dajmy na to, gdzie musimy sobie zmienić tą kierownicę, przełożyć sobie z góry na bok, no i wtedy nie wiadomo, czy to by się też nie rozleciało, ale to myślę na dniach, będziemy o tym gadać i będę mówić na bieżąco, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o plusy, to jest tutaj bardzo dużo, mianowicie prosta i stabilna konstrukcja. Nie spodziewam się, że tego kalibru metal potrafi być tak wytrzymały i naprawdę sobie nieźle radzi. No i największy plus, czyli konfiguracja. Mnogość konfiguracji po prostu, jakie tu możemy stosować, jest tak duża, że możemy grać tak naprawdę w każdą gierkę i ustawiać sobie ją nie dość, że jeszcze pod kątem tak jakby takim specjalnym. Ja to może postaram się jakieś zdjęcia powrzucać, jeżeli nie zapomnę. Czyli albo na bok, albo do góry właśnie, tak w ten sposób, to jeszcze możemy sobie ją podnosić i opuszczać. To jest coś, co naprawdę wygląda nieźle. No i przechodzimy do gościa głównego, jakim jest oczywiście ten cały joystick, o który tak dużo się rozchodzi. Bo słuchajcie, ostatnio bardzo dużo alternatyw gdzieś się pojawia na rynku wśród streamerów, youtuberów farmingowych. Szukają po prostu a to tego, a to tamtego, bo kiedyś był sajtek, kiedyś było tamto, albo teraz będzie to, a może być słabe i tak dalej. No i teraz Master postanowi wypuścić właśnie takiego joysticka do farminga dedykowanego i wam powiem szczerze, że to jest coś, co wydaje mi się po prostu musicie mieć. Jakość wykonania, mnogość przycisków tego wszystkiego, ile tu jest, jak duże trzeba po prostu pod ręką, nie trzeba mieć dużej łapy, żeby móc sobie się w tym po prostu odnaleźć, to jest po prostu dla mnie niesamowite. Na pewno też plusem jest to, że mamy bardzo duży poziom wychylenia i dzięki czemu możemy sobie bardzo powolutku ruszać jakimś tam powiedzmy ładowaczem czołowym, ewentualnie nawet kamerą, albo możemy po prostu dać na maksa i on będzie chodził szybciej. I to jest coś, czego faktycznie się brakowało w tych farmingach, bo różne rzeczy miałem okazję testować i albo to było po prostu zero-jedynkowe, albo było też na jakichś tam potencjometrach, powolutku, albo szybciej, a tu mamy możliwość dosłownie mikro przesunięć, władza w naszych rękach, można powiedzieć. Jeśli chodzi o instalację, mega prosta, plug and play, czyli po prostu podłączacie USB-ka do waszego PC-ta, no i już wam powinien działać. Na ten moment, kiedy to nagrywam, jeszcze nie mają dedykowanych ustawień do farminga, ale ponoć mają się niedługo pojawić. Myślę, że przy okazji premiery tego joysticka wszystko już będzie gotowe i będziecie mogli tym się już cieszyć. Ja troszkę sobie ustawienia lekko zmieniłem na swoje potrzeby, żeby po prostu było mi łatwiej, ale większość rzeczy jest naprawdę bardzo porządnie zrobiona. Ale żeby też tak nie chwalić, powiem już o wielkim minusie tego joysticka, mianowicie uchwyt. Coś, czego mi brakuje po prostu tym jak diabli, ale widzę, że teraz Master przygotował również na tą okazję rozwiązanie. Mianowicie mamy tutaj dwa nagwintowane otwory, które prawdopodobnie będzie można sobie do jakiegoś statywu przykręcić, więc jeszcze nie jest tak źle. Jednakże lekki plus w tym całym minusie jest to, że on się nie rusza. Na biurku jest w miarę stabilny, jeżeli ja sobie nim mocniej działam, to on się nie rusza właściwie. Można zrobić po prostu od powierzchni, na jakiej gramy, pewnie taka bardziej matowa będzie miała problemy z tym, że to się może ślizgać, a taka bardziej błyszcząca pewnie będzie bardziej się do tego przyklejać, ale tak tylko do mnie mam. Ja użyłem oczywiście takiego półśrodka, czyli coś matowo błyszczącego się na moim blacie. No bo nie ma co ukrywać, po prostu to jest stworzone do jakiegoś statywu na niższym poziomie niż ja grałem, bo ja grałem na biurku. Wiele wygodniej byłoby to, gdybyśmy mieli to pod ręką po prostu, tak? Statyw wymagany dla lepszego feelingu z rozrywki. Mimo tego, że kultura pracy nie jest w topce, to jakość wykonania i prostota instalacji nadrabiają to, co złe. Cały zestaw jest zupełnie wystarczający do gier symulacyjnych i jestem niemalże pewny, że przez długie lata będzie wiodącym i najczęściej wybierającym sprzętem przez właśnie graczy do farminga. No i to tyle z tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał i że jakoś udało mi się zrobić w miarę porządne testy i to chociaż to troszkę tej recenzji tego wszystkiego, bo wiem, że było zapotrzebowanie właśnie na tego typu rzeczy,
jak joystick i bardzo chciałem podziękować przede wszystkim Thrustmaster za chęć współpracy ze mną oraz to, że podesłali mi cały zestaw do testu, jak i również End Software, bez których to wszystko by się tutaj nie odbyło, więc dziękuję również serdecznie i miejmy nadzieję, że przy kolejnych transmisjach na żywo, na które Was serdecznie zapraszam, będziemy sobie to testować i będziecie mi tym wszystkim towarzyszyć. Jeżeli macie jakieś pytania, to wpadajcie do komentarzy, napiszcie je, a ja postaram się odpowiedzieć, a jeżeli chcecie zadać mi osobiście, no to podajcie na Twitcha, na którym streamujemy i między innymi będzie tam niedługo stream, na którym właśnie sobie więcej pogadamy o tym Thrustmasterze. Także dziękuję za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, na razie.